Będzie ogłoszony wyrok. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu dzisiejszym połączonych wniosków grupy posłów z 10 października 2012 roku o zbadanie zgodności artykułu 7 ust. 1 i artykułu 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach z artykułem 2 oraz artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji grupy posłów z 29 listopada 2012 roku o zbadanie zgodności artykułu 6 ust. 2b, artykułu 7 ust. 1 i ust. 2 punkt 3, artykułu 7a, artykułu 8 ust. 2, artykułu 9 ust. 1, artykułu 10 ust. 3 i 4, artykułu 12 ust. 2 i artykułu 13a ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 20, artykułem 32 i artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji oraz artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienione następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2, a także artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 marca 2013 roku o zbadanie zgodności artykułu 1 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w części zawierającej zwrot co najmniej 15 osób z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, artykułu 3 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pewnej zdolności do czynności prawnych z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, artykułem 29 litera a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku oraz artykułu 15 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, artykułu 6 ust. 2b, artykułu 7a i artykułu 8 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 78, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, artykuł 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z artykułem 7 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 78 w związku z artykułem 57 Konstytucji oraz artykułem 13 w związku z artykułem 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, artykułu 10 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 oraz artykułem 57 Konstytucji orzeka. Punkt 1. Artykuł 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach w części zawierającej wyrażenie co najmniej 15 jest niezgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 3 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych jest zgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, artykułem 29 litera a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku oraz artykułem 15 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Punkt 3. Artykuł 7 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim określa obowiązek zawiadomienia organu gminy o zgromadzeniu nie później niż na 3 dni robocze przed datą zgromadzenia, jest niezgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 7 ust. 2 punkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim w zawiadomieniu o zgromadzeniu publicznym nakazuje podać informację o czasie trwania zgromadzenia
jest zgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2 oraz artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku. Punkt 5. Artykuł 6 ustęp 2b, artykuł 7 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 3, artykuł 7a, artykuł 8 ustęp 2, artykuł 9 ustęp 1, artykuł 10 ustęp 3 i 4, artykuł 12 ustęp 2 oraz artykuł 13a ustawy wywołanej w punkcie 1 nie są niezgodne z artykułem 20 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 6 ustęp 2b oraz artykuł 7a ustawy wywołanej w punkcie 1 są zgodne z artykułem 32, artykułem 57 w związku z artykułem 31 ustęp 3 i artykułem 78 Konstytucji, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Punkt 7. Artykuł 7a ustęp 1 ustawy wywołanej w punkcie 1 w części zawierającej wyrażenie zgłoszonego później jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 7a ustęp 2 ustawy wywołanej w punkcie 1 w części zawierającej wyrażenie wcześniej zgłoszonego jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 8 ustęp 2 ustawy wywołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 10. Artykuł 9 ustęp 1 i 4 ustawy wywołanej w punkcie 1 w zakresie określonych tam terminów podjęcia działań przez organy władzy publicznej jest niezgodny z artykułem 78 w związku z artykułem 57 Konstytucji. Punkt 11. Artykuł 10 ustęp 3 ustawy wywołanej w punkcie 1 rozumiany jako niestanowiący podstawy do odpowiedzialności majątkowej przewodniczącego zgromadzenia za szkody powstałe z winy uczestników zgromadzenia jest zgodny z artykułem 2 oraz artykułem 57 Konstytucji. Punkt 12. Artykuł 10 ustęp 4 ustawy wywołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Punkt 13. Artykuł 12 ustęp 2 ustawy wywołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 57 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Punkt 14. Artykuł 13a ustawy wywołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 2, artykułem 57 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, artykułem 11 i artykułem 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz artykułem 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Część druga. Przepisy wymienione w części pierwszej w punktach 3, 7, 8 i 10 w zakresach tam wskazanych tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem widnieją właściwe podpisy o przedstawienie podstawowych motywów niniejszego orzeczenia. Proszę pana sędziego Marka Zubika, sędziego sprawozdawcę. Proszę usiąść. Bardzo dziękuję. Ja postaram się skrótowo omówić podstawowe motywy uzasadnienia, ale nie mogę obiecać, że będzie to krótko, ponieważ zakres zaskarżenia, który wynikał z połączonych wniosków, jest bardzo szeroko. Był bardzo szeroki i obejmował znaczną część ustawy o zgromadzeniach. W pierwszej kolejności przedmiotem
zaskarżenia uczyniono dwa ogólne przepisy rozdziału pierwszego ustawy. Pierwszy, podstawowy, określał, czy definiował, co to jest zgromadzenie, a drugi wskazywał, komu przysługuje prawo organizowania zgromadzeń. Drugą grupę kwestionowanych przepisów stanowiły uregulowania dotyczące postępowania w sprawach przeprowadzenia zgromadzenia. Po trzecie, przedmiotem wniosków uczyniono przepisy stanowiące podstawę prawną wydania zakazu zgromadzenia publicznego. W szczególności były kwestionowane te przepisy dotyczące organizowania zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, równocześnie oczywiście. Po czwarte, wnioskodawcy zgłosiły zarzuty niekonstytucyjności względem przepisów określających obowiązki przewodniczącego zgromadzenia publicznego. Piąty blok zagadnień dotyczył spraw związanych z postępowaniem w sprawach zgromadzeń, a związanych z procedurą rozwiązywania zgromadzenia publicznego oraz jeden przepis karny. Od razu chciałbym też dodać, że co prawda wpłynął wniosek na rozprawie jednego z uczestników postępowania. Trybunał jednak uznał, że treść i forma tego wniosku nie pozwala uczynić mu zadość. Wobec tego Trybunał rozpoznawał wszystkie wnioski w kształcie, jakim one miały, przybrały pierwotną swoją treść. W myśl artykułu 57 Konstytucji każdemu zapewniono wolność organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestniczenia w nich. I tutaj Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim w uzasadnieniu podkreśla, że mamy do czynienia z wolnością, a zatem taką sferą ludzkiego oddziaływania, która pozostawia mu, adresatowi tej normy, swobodę działania tak długo, jak ustawa wyraźnie nie zakaże podejmowania jakichś działań. Trybunał przypomina również, że kwestia wolności zgromadzeń była już szeroko omawiana zarówno w orzecznictwie samego Trybunału Konstytucyjnego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trzeba też pamiętać, że Konstytucja chroni wolność, ale pokojowych zgromadzeń, i jednym z podstawowych celów przepisów ustawowych, jak i kwestii, które rzutują na ocenę działań organów władzy publicznej, jest zapewnienie odpowiednich, przejrzystych reguł kolizyjnych wówczas, kiedy wolność zgromadzeń albo koliduje między różnymi podmiotami, które się cieszą tą wolnością, albo w danych momentach koliduje to z innymi wolnościami i prawami konstytucyjnymi. I przepisy prawa muszą odpowiadać na te problemy, które są typowymi przy wielości podmiotów korzystających z różnych konstytucyjnych wolności praw człowieka. I trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wiele z przepisów zakwestionowanych przez Trybunał właśnie spotkało się z negatywną oceną nienależytego wyważenia, czy nienależytego określenia mechanizmów, które pozwoliłyby wyjść z konfliktu różnego typu wolności. Podstawowy problem, jaki odnosił się do artykułu 1 ustęp 2 ustawy, związany jest z definiowaniem w ustawie zgromadzeń. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie i jednoznacznie podkreśla: ustawodawca nie ma prawa takiego definiowania zgromadzeń, w którym zawęża konstytucyjną treść tego pojęcia. W obecnym bowiem kształcie przepis ten faktycznie zawęził definicję konstytucyjną zgromadzenia.
Natomiast jednocześnie Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę ustawodawcy, że pozostaje mu margines swobody regulacyjnej, w szczególności może on zróżnicować obowiązki organizatorów zgromadzeń w zależności od charakteru zgromadzenia, jego masowości, czy ewentualnych przewidywanych okoliczności, które wpływają na ocenę, aby ta wolność zgromadzeń została wyrażona. W szczególności przecież można zauważyć zróżnicowane sytuacje pochodów oraz manifestacji statycznych, wielkości, celu tego zgromadzenia. Tu ustawodawca może i nawet wydaje się być racjonalne, aby zróżnicował obowiązki ciążące na tym, kto organizuje zgromadzenie czy przeprowadza. Natomiast nie może w taki sposób określić kryteriów konstrukcyjnych związanych ze zgromadzeniami, aby poza regulację prawną, czy prawne środki ochronne wynikające z organizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, pewna część zgromadzeń została poza tym systemem. I to był najważniejszy problem, który odnosił się do artykułu pierwszego. Trybunał nie zanegował całego przepisu dotyczącego artykułu pierwszego ustępu drugiego, natomiast i ten przepis pozostaje, natomiast bez tej treści, która została w nowelizacji dodana, a mianowicie, która do elementu definicyjnego zgromadzenia dorzucił zgrupowanie 15 osób. Jednocześnie wyraźnie chcę tu podkreślić, ten punkt rozstrzygnięcia Trybunału nie podlega odroczeniu. Wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia orzeczenia. Kolejny problem dotyczył kwestii wyłączenia czy ograniczenia kręgu podmiotowego związanego z ograniczeniem, z organizowaniem zgromadzeń. Trybunał dostrzega problemy związane z nazbyt łatwym, arbitralnym traktowaniem tych klas podmiotów, osób i niepełnosprawnych, czy w inny sposób, którym sądownie ograniczono zdolność do czynności prawnej, jak i osób, które z mocy prawa i pełnej zdolności do czynności prawnej nie podlegają, nie mieszczą się w tym katalogu. Jednocześnie nie podzielił jednak sposobu postrzegania artykułu 3 ustęp 1 ustawy, jaki wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich. Ograniczenie tego, po pierwsze, organizowania zgromadzeń nie zostało rozciągnięte na uczestniczenie. A zatem argumenty związane z wyłączeniem możliwości funkcjonowania w życiu politycznym osób nieposiadających, czy które utraciły pełną zdolność do czynności prawnych, Trybunał nie dostrzega, szczególnie, że istotne w tym wypadku dostrzega natomiast kwestie ochronne dla tych osób, aby te tak długo przynajmniej jak w obecnym kontekście konstrukcyjnym są powiązane z obowiązkami, aby nie ponosiły nadmiernych obowiązków takich, które racjonalnie nie mogły przewidzieć ze względu albo na swoją sytuację życiową, psychiczną, umysłową bądź dojrzałość. A zatem ważenie tych różnych dóbr doprowadziło Trybunał Konstytucyjny do uznania, że ustawodawca zmieścił się tu w zakresie swobody regulacyjnej. Kolejny problem odnoszący się do artykułu 7 ustawy związany jest z zawiadomieniem odpowiedniego organu o planowanym zgromadzeniu. Tutaj kwestionowano tę część nowelizacji, która zmieniła sposób liczenia dni na dni robocze. Trybunał Konstytucyjny po rozważeniu tego problemu i w świetle stanowisk uczestników uznał,
że wartości konstytucyjne, które przemawiały za taką nowelizacją, faktycznie służą tak naprawdę tylko i wyłącznie dobrostanowi organów władzy publicznej, ponieważ nie przekładają się w żadnym zakresie na lepszą ochronę konstytucyjnych praw i wolności. Skoro organy władzy publicznej wiedzą, że czy wymagają od zgłaszającego zorganizowanie zgromadzenia, że ma na w jakimś terminie zgłoszenie złożyć, to też muszą tak zorganizować swój sposób funkcjonowania, aby uwzględnić tę okoliczność. Nie bez znaczenia jest tutaj również ta sfera, że cały czas polski ustawodawca nie uregulował, i to niemal w żadnym zakresie, zgromadzeń, które odbywają się w wyniku zdarzeń nagłych, a o społecznie doniosłym znaczeniu. Więc dopóki ustawodawca nie spróbuje przemyśleć konstrukcję, może mieć trudność z konstytucyjnie poprawnym ułożeniem całej procedury związanej między innymi z notyfikowaniem czy faktem zgłaszania faktu zorganizowania zgromadzenia. Trybunał natomiast nie znalazł żadnego uzasadnienia, które by nakazywało w tym wypadku automatyczne wydłużanie faktycznie czasu, możliwości czasu, ponieważ jak wnioskodawca zresztą podkreślał, może to oznaczać faktycznie przy zderzeniu dni wolnych od pracy i ustawowych dni wolnych od pracy nawet na 7 dni. Co potem zresztą nie przekłada się najczęściej na inną procedurę, mianowicie odwoławczą, bo tam te elementy ustawodawca już nie przewidział. Kolejny problem, którym zderzył się Trybunał, to kwestia mianowicie jakie dane powinny być zawarte w zawiadomieniu. Zdaniem Trybunału obecna konstrukcja ustawowa nie stanowi nadmiernego ograniczenia dla organizatora zgromadzeń. To, co ustawodawca dzisiaj wymaga w zgłoszeniu, jest, wydaje się być racjonalne i proporcjonalne z punktu widzenia wartości wyrażonych w artykule 31 ust. 3 Konstytucji. Nie nosi cech arbitralności, z tego też względu Trybunał uznał za zgodne tak ze wzorcami konstytucyjnymi, jak i międzynarodowymi. Kolejny problem to kwestia, która związana była z całym pakietem przepisów, które jeden z wnioskodawców kwestionował z artykułem 20 Konstytucji. Zresztą to, co na rozprawie zresztą zostało podniesione, również Trybunał nie znalazł podstaw do takiego interpretowania artykułu 20, który by w tym wypadku pozwalał uznać, że artykuł 20 stał się adekwatnym wzorcem kontroli konstytucyjności wskazanych tych przepisów i w tym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Kolejny problem dotyczył sytuacji, w jakiej regulacje prawne odnosiły się do organizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń w tym samym czasie, w miejscu lub na trasach przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają. Oczywiście artykuł 57 Konstytucji wyrażający wolność zgromadzeń nie przybrał charakteru absolutnego. Wolność zgromadzeń również podlega ustawowym ograniczeniom i one zarówno mogą mieć ich te ograniczenia wynikać z celów ogólnopublicznych, jak i z tych, które wynikają z konieczności wyważenia wolności również zgromadzeń innych osób, które by chciały realizować tę wolność.
I tutaj Trybunał Konstytucyjny jednak wyraźnie zaznacza, że organy władzy publicznej, posługując się ewentualną konstrukcją zakazów wynikających z faktu, że w tym samym czasie różne podmioty chcą zorganizować zgromadzenie, jedynie mogą sięgać po tak daleko idący instrument jak zakaz przeprowadzenia równocześnie zgromadzeń, tylko i wyłącznie w sytuacjach jednoznacznych, wyraźnych i niewątpliwych, że nie istnieje możliwość równoczesnego przeprowadzenia nawet w tym samym czasie i w tym samym miejscu dwóch zgromadzeń. Nie ma bowiem oczywistej, logicznej związku, że to samo miejsce, które jest dostatecznie obszerne, a zgromadzenie nieliczne, aby nie mogło się nawet w tym samym miejscu odbyć manifestacje wyrażające skrajnie odmienne poglądy. To dopiero ad casum, w konkretnej sytuacji i w konkretnej rzeczywistości można ocenić, czy taka sytuacja prowadzi do tak daleko idącej kolizji, że konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, aby tylko jeden z podmiotów chcących w tym samym czasie i miejscu zorganizować zgromadzenie, żeby można uniknąć tutaj tej kolizji, którą się nie da rozwiązać w inny sposób. Co nie zmienia jednak postaci rzeczy, że nie wszystkie przepisy tu można uznać za oczywiście sprzeczne z konstytucją. Trybunał nie podzielił ogólnego zarzutu, że posługiwanie się przez ustawodawcę kryterium pierwszeństwa zgłoszenia jest arbitralne. Nie w tym bowiem leży problem. Czyli samo kryterium zgłoszenia może być uznane za racjonalne. Problem polega na tym, że przepisy, które w obecnym kształcie w ustawie, nie w sposób nie dający się uznać za dostatecznie określony i jasny, regulują sposób oceny, który podmiot ma być uznany za pierwszy. Co więcej, pozostawiają po stronie organów władzy publicznej zbyt daleko idącą swobodę wynikającą z różnego stosowania przepisów, nie tylko samej ustawy o zgromadzenia, aby można było powiedzieć, kiedy doszło do doręczeń, kiedy zgłoszenie jest poprawne, formalne, co wówczas, kiedy dochodzi do kwestii uzupełniania wniosków i tym podobnych rzeczy. Stąd te przepisy, które w sposób ogólny wyraziły zasadę pierwszeństwa, Trybunał uznał za samo w sobie jako konstrukcyjnie, za zgodne z konstytucją, natomiast za niezgodne w zasadzie zostały uznane niemal wszystkie te przepisy proceduralne, które wyciągały z tego konsekwencje. I znowu kolejna uwaga. W tym pakiecie przepisów jest artykuł 8 ustęp 2, który pozwalał organom gminy zakazać zgromadzenia publicznego zgłoszonego później, także jeśli organizator zgromadzenia pomimo wezwania nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. Ten przepis został uznany za niezgodny z konstytucją i Trybunał uznał, że nie ma potrzeby, aby odroczyć moment wejścia w życie swojego orzeczenia. W tym zakresie ten przepis utraci moc obowiązującą z chwilą ogłoszenia orzeczenia. Tutaj Trybunał właśnie ze względu na wagę wolności zgromadzeń uznał, że ewentualna obawa luki jest zdecydowanie mniejsza niż konieczność dania ochrony wolności zgromadzeń. Kolejna kwestia, czy blok spraw, bo tam, raz jeszcze powtórzę, tamta sprawa odnosiła się do szeregu kwestii, a mianowicie sprawy dotyczące procedury postępowania zmierzającego
do procedury odwoławczej przy wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego. Wnioskodawcy nie zakwestionowali samego problemu, czy generalnego problemu, a mianowicie braku sądowej kontroli. No więc Trybunał też i w sposób oczywisty do tego się odnieść nie mógł. Pozostało wobec tego dokonanie oceny artykułu 9 ustępy 1, 2 i 4 ustawy w tym zakresie, w którym ta procedura reguluje postępowanie po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego. Trybunał uznał, że przepis artykułu 9 ustęp 1 i ustęp 4 ustawy o zgromadzeniach jest niezgodny z artykułem 78 w związku z artykułem 57 Konstytucji. Tutaj bowiem Trybunał uznał, że naruszono przede wszystkim sprawiedliwość proceduralną. Między innymi wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej w odniesieniu do przerzucania dni roboczych, który elementem był związany z działalnością organów władzy publicznej. Nastąpiła nieadekwatność polepszania sytuacji organu władzy publicznej zakazu rozpatrującego zgłoszenie i ewentualnie wydające decyzje. Przy braku adekwatnego odniesienia się czy określenia terminów postępowania dla podmiotu chcącego zorganizować zgromadzenie. Te, jeśli ustawodawca poprawnie ma określić te terminy, musi wziąć pod uwagę, aby procedura była fair. Kolejnym problemem podnoszonym i którego Trybunał uznał za trafiony, to, że procedura określona w artykule 9 nie jest w taki sposób określona, aby nawet w niektórych przynajmniej wypadkach przy staranności organizatora nie musi się zakończyć przed terminem, w którym planowane jest zgromadzenie. Taki tryb odwoławczy jest niestety, musi być uznany za pozorny. Ustawodawca w taki sposób ma kształtować procedurę, aby ona zawsze mogła przynieść swoje rozwiązanie adekwatne zarówno do wartości konstytucyjnej, w tym wypadku wolności zgromadzeń, i obiektywnych możliwości reakcji ze strony tego, który kwestionuje decyzję o zakazie zgromadzeń. Kolejny blok spraw dotyczył kwestii powiązanej już, czy ostatni zresztą blok spraw związany był z rolą przewodniczącego zgromadzenia, ewentualnie ponoszenia przez niego odpowiedzialności, w tym przepisu karnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, przynajmniej w jednym z tych przepisów, dokonał oceny konstytucyjności, czyli rozstrzygnięcie opar na wybierając, uznając, że istnieje w systemie prawnym możliwość dokonania wykładni przepisów w zgodzie z konstytucją, a mianowicie chodzi o ten przypadek, w którym konieczne było w ramach tego postępowania dokonać oceny, na ile zgodne z konstytucją jest przepis, który mógłby sugerować ponoszenie odpowiedzialności majątkowej przez przewodniczącego za szkody wyrządzone w trakcie zgromadzenia, najogólniej rzecz ujmując ten problem. Trybunał uznał, że wystarczające będzie dokonanie czy wskazanie w wyroku interpretacji tego przepisu,
i dlatego wyraźnie zaznaczył, że przepisy ustawy o zgromadzenia tak długo, chodzi tu głównie o artykuł 10 ustęp 3 ustawy, jeśli będą interpretowane w sposób niestanowiący podstawy do odpowiedzialności majątkowej przewodniczącego zgromadzenia za szkody powstałe z winy uczestników zgromadzenia, to przy takiej interpretacji ta norma zmieści się w standardzie wynikającym z konstytucji. No i to Trybunał uznał, że takie rozstrzygnięcie jest wystarczające z punktu widzenia ochrony konstytucyjnej wolności zgromadzeń, w tym między innymi powtarzanego czy przywoływanego tu ewentualnie możliwości efektu zmrażającego wynikającego z nadmiernych ciężarów nałożonych na przewodniczącego, co mogłoby osłabiać chęć podjęcia się po prostu przewodniczenia zgromadzenia, co z kolei jest znowu obowiązkowym elementem przeprowadzenia zgromadzenia. No i wreszcie druga część rozstrzygnięcia Trybunału jest to odroczenie momentu wejścia w życie czterech przepisów uznanych za niekonstytucyjne, czterech z sześciu. Trybunał uznał, że nie jest konieczne sięganie po najdłuższy z możliwych, czyli 18-miesięczny, uznał, że 12 miesięcy powinno wystarczyć ustawodawcy, również zważywszy na konstytucyjny rytm upływu kadencji parlamentu. Natomiast raz jeszcze powtórzę, dwa podstawowe przepisy, które bezpośrednio są związane z realizacją wolności zgromadzeń, czyli ten odnoszący się do artykułu 1, czyli ustawowego definiowania, co jest, a co nie jest zgromadzeniem, wejdą w życie z momentu publikacji orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Natomiast w pozostałym zakresie Trybunału, i to z różnych powodów, tutaj nie jest konieczne już ściślejsze określenie, z jakich Trybunał uznał, że wystarczy, że należy umorzyć postępowanie. Najczęściej wynikało z tego faktu, że uznanie niekonstytucyjności przepisu z jednym wzorcem konstytucyjnym czyni zbędnym orzekanie o innych. W niektórych wypadkach, że Trybunał uznał, że jest niedostatecznie doszło do, niedostateczny sposób zarzut został uzasadniony, więc były tutaj różne tego przyczyny. To tyle, bardzo dziękuję. Dziękuję, panie sędzio. Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Wyrok wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania na piśmie w terminie ustawowym. Na tym zamykam posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w dniu dzisiejszym. Dziękuję.